No i tak widzę, że te lata 20-30 to nie tylko muzycznie cię bardzo wciągnęły, ale też często w stylizacjach występujesz, moda fascynuje cię. I też zajrzałam na twoją stronę internetową, tam też klimaty w starym kinie, te sprawy, bardzo wszystko spójne. Jesteś, można powiedzieć, zafiksowana na te lata 20-30 trochę? Czy jestem dość współcześnie ubrana. Dziś tak. Mam leginsy Agnieszki Maciejek, którym jestem ostatnio zachwycona. Lubię modę, to prawda, to też jest jakieś wyrażanie siebie, tak jak i śpiew, czy gra aktorska jest sposobem wyrażania siebie, tak moda współcześnie zwłaszcza łączy się bardzo ze światem muzyki. Lady Gaga jest tego przykładem. Oczywiście absolutnie nie nawiązuje do tego, do jej stylizacji modowo, natomiast jest bardzo współcześnie, wyraża się też przez modę. No, lubię modę, lubię się bawić modą i jest to też jeden ze sposobów, żeby stać się raz królową nocy, a raz szarą myszką zatopioną, obserwującą tłum gdzieś z boku, więc jest to świetny sposób na samopoczucie w danym dniu i na to, żeby pokazać, co w nas siedzi i w jakim jesteśmy stanie, bo też a czasem bywa, że w ciągu dnia się to zmieniają nasze nastroje i też pomysł na daną stylizację się zmienia, na dany strój w danej godzinie. Czyli jesteś taką więc poszukującą też. Bierzesz tak, jest to, co było, ale też szukasz. Tak, ja łączę jakby tę stylizację z fryzury z minionych lat z współczesnością. Tak jak w muzyce czerpanie z tamtych wzorców i tworzenie czegoś nowego jest bardziej takie twórcze, tak w modzie myślę, że stuprocentowe przeniesienie tamtych stylizacji, nie wiem, czy nie wyglądałoby dość. Byłoby przebraniem, a nie ubraniem. Byłoby przebraniem, aczkolwiek ja miewam tendencję do przebierania się, bo ja tak lubię się tą modą pobawić, przyznaję się do tego. Mam do tego, myślę, dystans, więc nie traktuję tego tak zupełnie na serio. Natomiast tak, jest to jakiś sposób wyrażania siebie i swoich emocji w danym momencie. A twoją słabością modową co jest? Jest jakaś buty zdecydowanie, jednak. Tak. Kobiety jednak bardzo kochają buty. Wysokie szpilki? Wysokie szpilki, tak. Nawet po kostce jakiejś brukowej, po której ciężko przejść, zdecydowanie w szpilkach. Ale to jest tak, że obserwujesz trendy, oglądasz kolorowe czasopisma, nie wiem, jesteś gdzieś w podróży, widzisz na wystawie, czy raczej jakby ten but musi bardziej przemawiać do ciebie niż trend? Bardziej do mnie. Aczkolwiek oczywiście, że interesuje się modą, interesuje się trendami i jest to coś, co mnie bardzo, bardzo inspiruje. Natomiast lubię czuć, że to jest moje. Nie wyobrażam sobie siebie w jakiejś stylizacji, która byłaby mi z góry narzucona i nie pasowałaby do tego, w jakim momencie życia się znajduję. Lubię jakby wyrażać swoje emocje i swój nastrój. Nie jest to czasem, bo tak mówisz o tej spójności, nie wiem, widocznie tak się czuję i tak cieszę się, że jestem w jakiś sposób spójnie postrzegana, natomiast czasem wydaje mi się, że moje pomysły są zupełnie zależne właśnie od tego, w jakim jestem nastroju i czasem potrafię na coś się zdecydować wieczorem, że nie wiem, pójdę na jakiś wywiad w czymś tam konkretnym i zmienia się to rano zupełnie, więc w zależności, którą nogą się wstanie, tak, a z jakim nastawieniem, tak? A powiedz mi, czy ty już, jeżeli jesteśmy jeszcze w tym temacie chwilę mody, jeśli pozwolisz, ty już odnalazłaś swój styl? Już jesteś pewna, że co zakładasz i to jest pewna decyzja, czy jednak cały czas poszukujesz tego właściwego? Nie wiem, czy istnieje coś takiego jak właściwy styl. Myślę, że to się zmienia, bo tak naprawdę zmieniamy się z czasem, z tym, co przeżywamy, więc w danym momencie wydaje mi się to zawsze stuprocentowo to w czym chciałabym być. Natomiast później, jak widzę swoje zdjęcia z przeszłości, czasem potrafię dostrzec jakieś błędy, ale jakoś nie zadręczam się tym. Tak. Stwierdzam, że widocznie byłam w takim stanie emocjonalnym, że to była idealna stylizacja na dany moment, więc całe życie poszukujemy. Zobaczymy, co będzie za czas jakiś. A masz zaufanie do stylistów, którzy, bo mówisz, że tutaj o tym narzucaniu, że nie bardzo lubisz, jeżeli ktoś cię, powiedzmy, ubiera, narzuca ci coś, bo nie do końca możesz czuć, że to jesteś ty, a jak to jest z tym podpowiadaniem przez innych?
Tak naprawdę w większości przypadków ja decyduję i w zasadzie ubieram się sama. Współpracuję czasem z bardzo fajną młodą stylistką Pauliną Klepacz, która też ma takie, myślę, retro postrzeganie świata w sobie. Ale zazwyczaj to są jakieś tam moje pomysły i tak naprawdę w większości przypadków muszę przyznać, że ubieram się sama. Mhm. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Myślę, że dobrze, bo tak jak mówisz, jesteś tutaj, możesz. Przynajmniej są to moje błędy i jakby nie mam do nikogo pretensji, że ktoś cię przebrał. Że ktoś mnie przebrał, co najwyżej widzę, że przebrałam się sama.